SS. Walka o władzę. Twierdzili, że przyszłość należy do nich. Czujemy puls tysiącleci. Podnieceni własnym żarem i magią ognia, zebrali się podpalacze. Chcemy chronić nasz ogień. Święty płomień nigdy w nas nie zgaśnie. SS. Hydra o wielu twarzach. Totenkopf SD Gestapo. SS była synonimem III Rzeszy. Symbolem hitlerowskich Niemiec, nazizmu, terroru i grożącej w każdej chwili śmierci. Ten człowiek stał na czele SS. Heinrich Himmler. Gorliwy pedant. Rolnik, który zamiast kur zapragnął hodować nadludzi. Śmieli się z niego najwierniejsi wyznawcy. Uważałem go za nic nieznaczącą figurę. Sekret jego władzy tkwił w tym, że bezkrytycznie wypełniał najbardziej zbrodnicze polecenia Hitlera. Niedocenianie go było błędem. Szaleństwo Himmlera okazało się zabójcze. Stanęliśmy w szeregu i maszerujemy zgodnie z niezmiennymi prawami. Jako żołnierski, narodowo-socjalistyczny, nordycki zakon i jako zaprzysiężona wspólnota rodów. Chętnie się za takich uznawali. Jądro rasy panów, jako sobie mówili. Przykładni, pełni poświęcenia okrutnicy. Wiecznie czujni żołnierze Hitlera. A ich zwierzchnik był policjantem. Prowadził bezwzględną wojnę na wyniszczenie, przeciwko słabym, w obozach, daleko za linią frontu. Ale też na pierwszej linii. Do tego Himmler potrzebował chętnych wykonawców, pretorianów, którzy nie zadają pytań, są bezwzględnie posłuszni. Obłęd rasowy. Liczyło się to, że byliśmy prawdziwymi Aryjczykami, że czuliśmy się lepsi od ludzi innych ras. Wierzyliśmy, że pewnego dnia zostaniemy władcami Europy. Dziś mówią, że byli żołnierzami jak inni. Podczas wojny Waffen-SS stanowiła ostrze armii, a zarazem jej straż pożarną. Bez skrupułów i bezwzględnie oddaną. Himmler twierdził, że jego dywizje są zawsze gotowe na śmierć. Żołnierzy uczono, jak przyjmować śmierć i jak ją zadawać. Bez względu na straty. Te slogany na niektórych działają do dziś. Tu cię postawili i tu masz stać. Jeśli trzeba, również zginąć. Nie było litości. Nie było litości. Zwłaszcza dla tych, którzy się sprzeciwiali. SS-mani mieli być elitą żołnierzy, a często byli też zbrodniarzami. Oradour, Le Paradis, Wormhold. Zbrodnie wojenne popełnione przez Waffen-SS. Zabrali nam wszystko,
Nie mogliśmy się bronić. Zagnali nas do stodoły, wrzucili do środka granaty ręczne, a potem ostrzelali z karabinów maszynowych. To było morderstwo z zimną krwią. W Obersalzbergu o tym się nie mówi. Tu chodzi o wielki mord. Nakazał go Hitler. I potrzebuje do tego pomocników. Zbrodniarz z przekonania Heinrich Himmler. Wykonawca Reinhard Heydrich. Zarządca terroru. Szef Gestapo i SD, Służby Bezpieczeństwa. Namiestnik Hitlera w protektoracie Czech i Moraw, z którego miał uczynić wzorcowe państwo SS. Podwójne oblicze nazistowskiego reżimu. Zimny zbrodniarz z zabiórka. Z talentem muzycznym. Gdy Heydrich wyjmował skrzypce z futerału i brał je do ręki, twarz mu promieniała. Stawał się innym człowiekiem. Jego ojciec był kompozytorem. Jeszcze przed narodzinami syna nadał uwerturze opery nazwę Zbrodnia Reinharda. Heydrich dyrygował polowaniem na ludzi za linią frontu. Lublin, 42 rok. SS w akcji. W jednej osobie skupiało się wiele postaci. Troskliwego ojca rodziny, oraz pana życia i śmierci. Mordowanie pozostawiał bezimiennym sprawcom. I ich pomocnikom za linią frontu. Zaprowadziliśmy ich do lasu. Posadziliśmy tam i musieli jeszcze trochę poczekać. Potem pognaliśmy w grupach do dołu. Tam zabiliśmy ich z broni maszynowej. Sprawcy po wykonanej robocie. Nie są to nadludzie. Prywatny film członków batalionu policyjnego w akcji przeciwko tak zwanym partyzantom. Zupełnie przeciętni ludzie. Często ojcowie rodzin. Co ich zmieniło w morderców? To była ich religia. Wierzyli, że jeśli wyeliminują Żydów, poprawią nie tylko sytuację w Niemczech, ale i na całym świecie. Większości do głowy by nie przyszła odmowa przyłożenia ręki do masowych mordów. Twarze ofiar można wiele wyczytać o sprawcach. Dla mnie SS to najstraszliwsze słowo i najkoszmarniejsza instytucja. To były najbardziej nieludzkie istoty na świecie. SS to kat, który stoi za tobą z toporem i w każdej chwili może ci odrąbać głowę. Co sprawiło, że ludzie zmienili się w potwory? Odpowiedź można znaleźć w dziejach SS. To ostrzeżenie historii. Wszystko zaczęło się w Monachium po I wojnie światowej. W
Weterani zaludnili miasto. Żołnierze, awanturnicy, desperaci, więźniowie okopów. Powstawały tak zwane Freikorpsy. Przeciwko rewolucji i rządowi rad. Wśród ich członków popularne stało się określenie Republika Żydowska. Maszerowali pod symbolem trupiej główki. Byli fanatyczni i pozbawieni skrupułów. Zwalczali lewicową władzę rad, rozpętali krwawą kontrrewolucję. Pewien człowiek nie znalazł jeszcze wtedy swojego miejsca. W kondukcie pogrzebowym zamordowanego premiera Eisnera maszerował młody Adolf Hitler. Na ramieniu miał czerwoną opaskę rad żołnierskich. Ważną postacią ruchu prawicowego był kapitan Reichswehry Ernst Röhm ze swoją kliką oficerów. To byli nacjonalistycznie zorientowani oficerowie, którzy stwierdzili, że muszą zapobiec powstaniu Republiki Rad. Stowarzyszyli się i najwyraźniej zobowiązali, że jeśli przypadnie im to zadanie, będą gotowi nawet do mordu. Röhm przewodził w tej grupie. Nie lękał się śmierci. Hans Schweighardt był jego przyjacielem, a także skrytobójcą. Dopiero parę lat temu dowiedziałam się, że mój wuj Hans był mordercą. Wypadło na niego i zastrzelił go z posie. Musiał ją zabić, bo zdradziła, gdzie skrytobójcy ukryli broń. Broń, w którą Röhm zaopatrywał ruch rodzący się w Monachium. Nadzorował SA, oddziały szturmowe NSDAP, bojowo nastawione grupy, które niszczyły przeciwników politycznych. Czynił to dla tego człowieka, który znalazł już swoje miejsce. Stał się doboszem, który miał przyciągać masy. Nie szliśmy za Röhmem. My, młodzi ludzie, byliśmy hitlerowcami. Największym hitlerowcem był sam Hitler. Wierzył w swoje hasła. Lud znalazł się w przełomowym momencie, a my dostaliśmy błogosławieństwo od losu. W odpowiedniej chwili odstawimy go na bok. Tak Röhm mówił o Hitlerze. Wzbudziło to w nim nieufność. Hitler miał własne, całkowicie mu oddane otoczenie. Nikt takiego nie miał. Maj 1923 roku. Kręgielnia monachijskiej piwiarni Torbroj. Tu Hitler znalazł ludzi, którzy przysięgli mu wierność aż do śmierci. Gwardię przyboczną, gotową do walki również z Röhmem. Tak narodziła się SS. Niektórzy byli patologicznie brutalni, inni dość umiarkowani, ale zawsze słuchali Hitlera. To, co kazał, należało wykonać. Byli mu posłuszni. Nie można jednak powiedzieć, że przypominali dzisiejszych brutalnych, niesympatycznych skinheadów. Sprawiali wrażenie porządnych obywateli. Był wśród nich właściciel sklepu papierniczego, urzędnik, zegarmistrz. Nazywali się jeszcze oddziałem szturmowym Hitlera. Jak cienie podążali za swoim doboszem do monachijskiej piwiarni. Gdy w listopadzie 23 roku Hitler przeprowadził próbę puczu, byli jego najbardziej zaufanym oddziałem. Wykonawcami dyletanckiego zamachu stanu. Zajęli redakcję gazet i wzięli zakładników.
aresztowali polityków. Chorążem puczu był młody Heinrich Himmler. Zamach zakończył się przed Feldherrnhalle. 5 ofiar z oddziału uderzeniowego ogłoszono męczennikami. Była to niepoważna rewolucja knajpiana, ale Hitler i SS uczynili z niej mit. Wokół przemarszu do Feldherrnhalle 9 listopada, gdy zginęło 16 puczystów, osnuto cały mit. Uroczystości z okazji 9 listopada w Monachium. Zaprzysiężenie kandydatów do SS przed Feldherrnhalle. Coroczny, makabryczny rytuał, zniekształcający fakty historyczne. Dla przeciwników reżimu był to odrażający pogański obrzęd. Mieszkaliśmy przy Schackstrasse obok Bramy Zwycięstwa. Nie można było otworzyć okien, bo dobiegał wtedy wrzask i hałas jakiejś nazistowskiej ceremonii. Byli gorsi od zwierząt. Monachium, rok 1924. Po nieudanym puczu nie tylko Hitler stanął przed sądem. W tak zwanym procesie oddziału uderzeniowego skazano również członków jego gwardii. Między Hitlerem a Röhmem miało wkrótce dojść do otwartego konfliktu. Hitler ogłosił, że nowa SA może podlegać wyłącznie jemu. Urażony Röhm opuścił partię i kraj. Potem wyemigrował do Ameryki Południowej. Hitler odsiadywał wyrok w Landsbergu. Twierdza była dla niego inkubatorem. Tu powstała książka Mein Kampf. Niewielu ją potem dokładnie przeczyta. Zafascynowało mnie wówczas sformułowanie narodowy socjalizm. Potrafiłem sobie wyobrazić coś konkretnego. Należało być nacjonalistą, a socjalizm oznaczał sprawiedliwość. W dzielnicy robotniczej różnice społeczne rzucały się w oczy. Dlatego była to dla mnie ważna motywacja. Miałem wtedy 14 lat. Teraz SA maszerowała pod dowództwem Hitlera. Dzięki brunatnym kolumnom chciał zdobyć władzę. Czuł jednak nieufność wobec chwiejnej masy, jak sam ją nazywał. Coraz bardziej wiązał ze swoją osobą oddział uderzeniowy, który potem przyjął nazwę SS, sztafety ochronne. To była jego gwardia przyboczna. Rozkazał jej, by w razie potrzeby pomaszerowała przeciwko własnym braciom. Doszło do rywalizacji, która musiała mieć krwawe zakończenie. SA była piechotą, a SS gwardią. Znajdowała się w bezpośrednim otoczeniu Hitlera. Była jego osobistą sztafetą ochronną, a SA była tylko zwykłą piechotą. Hitler utrzymywał jeszcze swoje oddziały partyjne w chwiejnej równowadze. Film propagandowy pokazuje szefa SA Pfeffera jako przełożonego Reichsführera. Heinrich Himmler mógł przedłożyć raport. Jego czas jeszcze nie nadszedł. Pod koniec lat 20. SA stała się potężną, milionową armią. W miastach oddziały zbierały się w lokalach szturmowych, domach dla wykolejonych i kryminalistów. Morderczy szturm, tak nazwał się jeden z oddziałów SA w Berlinie, inny przyjął nazwę Łotrzykowski szturm. Z takim nastawieniem SA-mani często trafiali do więzienia. Za 2 lata więzienia opłaca się zabić komunistyczną świnię. Nie przysyłajcie do mnie ciągle matki.
Przede wszystkim brakuje mi was, towarzysze. To byli szeregowcy ruchu. To były najgorsze, bezużyteczne obiboki, wykolejnicy, którzy znaleźli tam dla siebie zajęcie. SA stało się narzędziem terroru w walce wyborczej. Film propagandowy przedstawia brunatną przemoc jako bohaterską ofiarność w walkach ulicznych. Ten, kto to widział, nigdy tego nie zapomni. Krew musi płynąć gęstą strugą. Mamy gdzieś dobrodziejstwa żydowskiej republiki. Cały czas tak śpiewali. Zapamiętałem to, gdy byłem małym chłopcem. Przede wszystkim wiedzieliśmy, do ilu bójek na noże dochodziło między wielkimi prywatnymi armiami. Każda większa partia miała swoje oddziały z tajnymi składami broni i wszystkim, co było potrzebne. Wybory w Weimarze oznaczały wojnę domową z dziesiątkami zabitych. Gwardia i piechota nazistów zwalczały jeszcze razem przeciwników. Musieliśmy się pośpieszyć i pobić wrogów. Nasz oddział miał ciężarówkę, która parkowała przed drzwiami. Zawoziła nas tam, gdzie coś się działo. Zeskakiwaliśmy z platformy i zaprowadzaliśmy porządek. Żaden marksista nie waży się zakłócać naszych zgromadzeń, zameldował dowódca SS do Monachium. Coraz wyraźniej narastała rywalizacja między oddziałami partyjnymi. SA czuła konkurencję Gwardii Bonzów, jak nazywano SS. Ukradli nam przedstawienie na scenie politycznej. SA wykonała brudną robotę, a potem pojawiła się elegancka gwardia. W Boliwii Ernst Röhm coraz częściej otrzymywał listy z Niemiec. Dowódcy SA skarżyli się, że Hitler ich zaniedbuje, że nie mają funduszy ani władzy. Z Ameryki Południowej Röhm podsycał nastroje wrogie Hitlerowi. Wilk jest osłem. Ernst Röhm. Doprowadziło to do tego, że w Berlinie część SA... Pod dowództwem Stenesa, byłego kapitana Reichswehry, oddzieliła się od Hitlera i stworzyła własne ugrupowanie polityczne pod dość ciekawym hasłem: Robotnicy, chłopi, żołnierze. W konsekwencji przyjęli więc faktycznie poglądy bolszewików z 1917 roku. Wrzesień 1930 roku. Berlińska SA często występowała przeciwko Hitlerowi. Ulica nazywała ją bewsztykowym szturmem. Z zewnątrz brunatni, w środku czerwoni. W lokalach krążyły ulotki. Wściekłość SA znajdowała ujście w lewicowych sloganach: Adolf zdradza proletariuszy. Józef Goebbels, namiestnik Hitlera w Berlinie, stał między frontami. Był pod ochroną SS. Kazał wyrzucać buntowników, którzy sprzeciwiali się jemu i Führerowi. Wtedy właśnie zaczęła się kariera człowieka, którego wielu nie doceniało, przyszłego szefa SS Heinricha Himmlera. Był niewysoki, blady i nieprzenikniony. Uważano go za miłego rozmówcę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że któregoś dnia stanie się bezwzględnym wykonawcą terroru rasowego. Aby coś osiągnąć, musiał bezwarunkowo słuchać Hitlera. Po raz pierwszy Himmler odgrywał rolę wiernego Henryczka. Mówił: jeszcze nigdy nie rozczarowaliśmy naszego Führera. Wtedy też go nie zawiódł. Święte Maria,
SS Himmlera dbała o porządek w Berlinie. Zrobił z niej oddaną policję partyjną, która selekcjonowała kandydatów, nie tylko ich rekrutowała. Najpierw sprawdzałem, jak są zbudowani i jak mi wybierają wrażenie. Potem wybieraliśmy spośród kandydatów. Zainteresowanie było takie, że nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych. Preferowaliśmy wysokich, niebieskookich blondynów. Braliśmy tylko najlepszych. Najlepszych albo uznanych za najlepszych. Ofiary omamu nordyckiej wspólnoty. Uważali się za elitę, rodzaj zakonu rycerskiego. U niektórych ta iluzja trwa do dziś. Osobiście jestem za tym, żeby tworzyć zakony i gromadzić w nich elitę. Dlatego odpowiada mi monarchia, przywódcami, za którymi można podążyć. Wo also Beispiele an Persönlichkeiten da sind, denen man folgen kann. Zakon z podwójną moralnością. Bezwzględność jako cnota. Hitler chciał stworzyć narzędzie do niszczenia wrogów, również we własnych szeregach. Była to swego rodzaju gwardia pretoriańska Hitlera. Rozwinęła się z niej SS, która stała znacznie bliżej władzy niż SA. Zwykła, umundurowana banda cywilów. Najpierw jednak Hitler zawarł pakt z dawnym rywalem. Röhm powrócił do Niemiec i miał ponownie zdyscyplinować SA. Himmler zachowywał się lojalnie wobec obu przywódców. Z dołu nie wszystko wyraźnie widać. Tam się tylko maszeruje i wegetuje. Nie wiedzieliśmy, że na górze toczy się walka o władzę. Na razie sami byliśmy upojeni zdobytą władzą. 30 stycznia 1933 roku. Brunatne koszule świętują objęcie władzy przez Hitlera, również jako własne zwycięstwo. Goloman zanotował w dzienniku: Dobry Boże, to nie jest konserwatywna rewolucja, to przejęcie władzy przez plebs. Zainscenizowana rewolucja, która doprowadziła do otwarcia zaworów. Brunatny motłoch działał przemocą i terrorem. Padał cios za ciosem. Oto zdjęcia z ukrytej kamery. SS trzymała się z tyłu. SA się wyżywała. Wraz z innymi. Wyrzucili maszyny drukarskie przez okno. Mój ojciec interesował się drukarstwem i książkami. Nie mogliśmy uwierzyć, że ludzie są zdolni dokonać takich zniszczeń. Potem zaczęli niszczyć innych ludzi. SA wsadzała przeciwników politycznych i osobistych wrogów do tak zwanych dzikich obozów, jak ten w Oranienburgu. Rano o 5 aresztowano mojego przyjaciela z młodości. A wieczorem o 9 wrócił ogolony na łyso. Und abends um 9 Uhr kam zurück. Kalje schon. Na głowie wypalili mu swastyki i był strasznie pobity. Wielu jednak nie wracało. W czerwcu 1933 roku berlińska SA zmieniła na tydzień budynek sądu w Köpenick w izbę tortur. Wydarzenia te nazwano krwawym tygodniem w Köpenick. Oto zeznania świadka. 35 robotników leżało we krwi. SA-mani deptali po nich buciorami. Krew i strzępy ciał zmiatano w jedno miejsce i wynoszono w wiadrach. Takie sceny stanowiły ostrzeżenie przed nadciągającymi wydarzeniami. SA rządziła niepodzielnie. SA-mani bili ludzi jak w furii. Ale nie stosowano wtedy jeszcze tak przerażających
i systematycznych metod, jak te, które wprowadziła SS. W wielkich obozach koncentracyjnych. SS. Mężczyźni w czarnych mundurach mienili się miłującymi dzieci rycerzami władzy. Stawiali się jako przykład dla najmłodszych. Nie zwracaliśmy uwagi na SS-manów. Jeden z kolegów zobaczył podczas zabawy, że w pobliżu biega kotek. Wziął kamień i rzucił nim zwierzątko. Zauważył to któryś z SS-manów. Podbiegł do chłopaka, złapał go i wymierzył mu potężny policzek. Powiedział, że nie wolno męczyć zwierząt. SS miała być cywilizowanym obliczem dyktatury. Leibstandarte Adolf Hitler gra dla Führera. SS-manów pokazywano jako strażników cnoty, tak jak rosłych chłopaków za czasów Fryderyka Pruskiego. Podziwiana elita Führera. Żaden z SS-manów nie przypominał bestii. Słyszeliśmy, że w Teatrze Narodowym, na koncertach symfonicznych, zawsze siedzą w pierwszych rzędach. Wydawali się cywilizowani. Trudno mi było połączyć w głowie obraz obrońcy zwierząt z kimś, kto następnego dnia zatłukł, powiesił czy zadręczył na śmierć człowieka. Dla ludzi istniały inne prawa. Sprawcy z przekonania. Jesteśmy żołnierzami i jako żołnierze wiemy, że nie zaszkodzi nam tylko ten wróg, który został unicestwiony. Röhm nie dostrzegał niebezpieczeństwa grożącego mu ze strony Himmlera. Opierał się na swojej armii SA-manów i realizował własne cele. Był ambitny, ale lojalny. Röhm i wyżsi dowódcy SA chcieli postawić Hitlera na czele drugiej rewolucji. Mieli nadzieję, że Führer przyłączy się do tego nowego ruchu. SA liczyła na to, że stanie się decydującą siłą militarną w Niemczech. Że nie będzie nią Reichswehra, tylko właśnie SA. Brunatna armia Röhma zagrażała ambicjom generałów. Kapitan z pierwszej wojny gardził oficerską kliką. Röhm miał pecha, że oficerowie z monoklami byli bardziej nowocześni i pozbawieni skrupułów, niż mogła to ogarnąć jego knechtowska wyobraźnia. Po prostu miał pecha. Generałowie zawiązali przeciwko Röhmowi pakt z Hitlerem, który potrzebował Reichswehry do przyszłych wojen. Pętla się zaciskała. Röhm otwarcie walczył o swoje miejsce w nowym państwie. Czy wspierał Hitlera, czy też planował atak? Kronika filmowa pokazywała go jako kontrfürera.
Roem uwielbiał takie występy. Lubił się bratać z ludem. Wśród swoich mówił, że Hitlera trzeba wysłać na urlop. Czasami groził otwarcie wobec milionów słuchaczy. Mówił, wolę sam robić rewolucję niż świętować jej obchody. Rewolucja się nie skończyła, trzeba ją kontynuować. Hitler widział to inaczej. Chroniony przez SS, mamił SA pochlebstwami. Nie złożył jednak żadnych obietnic. Chcę wam podziękować, że nie zaczęliście się wahać, że mnie wtedy nie opuściliście. To wszystko jest wyłącznie waszą zasługą. Gdybyście wtedy odeszli, nie udałoby się uratować Niemiec. Zabiegał o ludzi Rena, żeby go pokonać. Z perspektywy Hitlera nie było widać, jak bardzo SA jest oddana Rymowi. Nie wiadomo, czy doszłoby do puczu. Tego się jednak obawiano i dlatego trzeba było odciąć łeb hydrze. Ten cios Himmler powinien był zadać w imieniu Hitlera. Miał pewne skrupuły, dlatego poprosił Rema o rozmowę. Adiutant Himmlera, Karl Wolf, przypomniał sobie po latach słowa swojego szefa. Proszę nie stawiać mnie w takiej sytuacji, że choć przez tyle lat byłem w pańskim Freikorpsie, musiałbym teraz wbrew osobistym przekonaniom działać przeciwko panu i podległym panu dowódcom SA. Röhm był na wojnie, przeżył walkę w okopach. Tymczasem Himmlerowi brakowało takiego doświadczenia. Był krótkowidzem, nie mógł zostać oficerem i niewiele widział z wojny. Paradoksalnie to właśnie on żywił do Röhma prawie religijny szacunek. Himmler nie mógł sobie już pozwolić na taką wierność. SS zbierała dowody, opracowywała listy. Były to listy śmierci. Tak zwane oddziały trupiej główki Totenkopf z obozów Dachau wyruszyły przeciwko SA. Na razie były to tylko szeroko zakrojone manewry w Monachium i okolicach. W czerwcu 1934 roku Röhm zrobił sobie przerwę w walce o władzę. W dolinie Tegernsee szef sztabu SA był mile widzianym gościem. Rymini, tak nazywali mieszkańcy Bad Wiessee swoją miejscowość. Na cześć urlopowicza, który najwyraźniej nie przeczuwał, co go czeka. Zachowywał się jak kuracjusz. W Bad Wiessee brało się przed południem kąpiel, a potem się odpoczywał. Później piło się wodę mineralną. Röhm wypoczywał i odprężał się jak zwykły kuracjusz. Nie ukrywał, że często odbywa dwuznaczne wyprawy. Wiedzieliśmy, że jest tu taka wyspa miłości, dokąd zabiera swoich chłopców. Miał motorówkę i często tam pływał. Na tej wysepce nie wolno było przebywać ze względu na ochronę dzikiego ptactwa. Od dawna wiedziano o homoseksualizmie Röhma. Teraz stał się kolejnym pretekstem, żeby go zgładzić. 29 czerwca 1934 roku. Decydująca noc. Hitler zapowiedział swoje przybycie do hotelu Dresden pod Bonn. Przyjechał Mercedesem. Towarzyszyły mu dwa wozy ochrony. Były zamknięte, a w środku siedziało parę osób, których nie znałem. Byli to SS-mani. Nie zauważyłem ani jednego SA-mana. Docierają meldunki z Monachium. Podobno SA się mobilizuje i przygotowuje do puczu.
Goebbels zapisał w dzienniku: Führer jest bardzo poważny. W sobotę przystąpi do rozprawy z Röhmem i jego rebeliantami. Krwawej rozprawy. Otworzyły się drzwi, podjechały wozy. Wyszedł Hitler, tym razem z Goebbelsem. Wsiedli do samochodu i odjechali. Jak się później dowiedziałem, w kierunku Hangelar, na lotnisko. W nocy polecieli do Monachium. Nad ranem przybyli na miejsce. W sobotę rano o 5:30 Hitler i Goebbels z oddziałem SS przyjechali do Bad Wiessee. Ich celem był pensjonat Hanselbauer nad jeziorem. Röhm i jego zastępca Heines i 5 innych dowódców SA niczego nie podejrzewali. Goebbels napisał: aresztowanie, szef promienieje. Heines żałosny, z chłopaczkiem. Röhm zachował godną postawę. Piekarz jako pierwszy dowiedział się o aresztowaniu Röhma. Przecież zawsze rano dostarczał pieczywo. Do aresztowania musiało dojść między 6:30 a 6:30. Nie wiem dokładnie. Po aresztowaniu Röhma wyciągnięto mojego ojca z łóżka. Musiał pokazać księgi meldunkowe, bo Gestapo szukało ludzi, którzy należeli do spisku. Hasło Koliber dotarło do Brigadeführera SS Reinharda Heydricha. Był siłą napędową Himmlera, geniuszem zła. Doskonale prowadził dochodzenia, tropił, szukał śladów. Dlatego podczas polowania na Röhma przypadła mu wyjątkowa rola. Sprawca z zabiórka. Po raz pierwszy, ale nie ostatni, Heydrich uruchomił komanda śmierci. Jeden z oprawców później wspomina: w Berlinie było nas 8. Heydrich dał mi listę z nazwiskami wrogów państwa, których należało albo aresztować, albo zastrzelić. Wyruszyły komanda śmierci. Działały według list. Wiele ofiar skończyło przed plutonami egzekucyjnymi SS. Ernst Röhm i przywódcy SA zginęli w monachijskim więzieniu Stadelheim. Dziesiątki innych w koszarach Leibstandarte SS w Berlinie. Kaci Himmlera nie wahali się ani przez chwilę. To byli ludzie, którzy zbuntowali się przeciwko Hitlerowi i planowali putsch. Chcieli wywołać powstanie, a to jest zdrada stanu. Dlatego ich stracono. Występ, pierwszy szereg klęczy, drugi stoi, pada rozkaz. Pojedynczy żołnierz Leibstandarte nic sobie przy tym nie myślał. Wszystko było oczywiste. Państwo znalazło się w stanie wyższej konieczności. To było kłamstwo, w które nie wszyscy uwierzyli. Ostrzeżenie, nawet dla ślepo oddanych, którzy teraz stali się zbrodniarzami. Jeden taki siedział przede mną i płakał. Opowiadał mi, jak wyprowadzono z budynku przywódców SA, a potem rozstrzelano. On naprawdę płakał, ale nic więcej nie zrobił. Nadszedł czas wyrównywania starych rachunków. Kurta von Schleichera, poprzednika Hitlera na stanowisku kanclerza Rzeszy, zastrzelono razem z żoną. Podobnie jak my wszyscy, uważał Röhma za okropnego człowieka. Ale kiedyś odbył z nim rozmowę, bo chciał uzyskać wsparcie SA, żeby podzielić partię. Próbował pozyskać SA dla wojska. Armia miała przyjąć dobrze wyszkolonych ludzi. Ojciec miał taki właśnie pomysł. Była to gra o tragicznym zakończeniu. Zginął też inny dawny przeciwnik Hitlera, Gustav von Kahr, który powstrzymał pucz w 1923 roku. Jego okaleczone zwłoki wypłynęły na bagnach. Rywal Hitlera, Gregor Strasser, który szefa SS nazywał miernotą.
Na liście kilkakrotnie pojawiło się nazwisko Schmidt, na przykład Gruppenführer SA Willi Schmidt. Koledzy mówili na niego świński ryj. Oddział SS znalazł jakiegoś Schmidta w Monachium. Gdy przyszli, ojciec grał suity. Codziennie ćwiczył grę na wiolonczeli. Być może wśród nazistów byli też miłośnicy muzyki, ale do dziś nie rozumiem, jak to było możliwe. Ojciec Renate Willi Schmidt był muzykiem i dziennikarzem. Nie należał do SA i był cichym przeciwnikiem reżimu. Padł ofiarą pomyłki. Jego nazwisko kończyło się na D, a nie na DT. Morderców to jednak nie interesowało. Komando SS zawiozło go do Dachau. Tam go od razu rozstrzelano. Nie zorientowali się, że to nie ten człowiek, którego szukają. Nawet nie chcieli niczego sprawdzać. Byli opętani. Rodzina ofiary opuściła Niemcy. 7 lipca brat obchodził urodziny w Szwajcarii. Skończył 7 lat. Dosłownie uwielbiał ojca. Dostał skórzane spodenki, które ojciec mu wcześniej kupił. Były z jeleniej skóry. Autentyczne spodenki, nie strój dla dzieci. Strasznie to przeżywałem, gdy Tommy siedział i głaskał swoje nowe spodenki. To było straszne. SS zdała egzamin. Stała się narzędziem morderczej woli. 30 czerwca był dniem, kiedy rozstrzygnęła się walka o władzę. SS wyraźnie zadeklarowała: jeśli Hitler rozkaże, wszystkich zabijemy. Ludzie z SA musieli się przyglądać, jak mordują ich przywódców. Bunt najlepiej stłumić pradawnym, bezwzględnym prawem. W owej godzinie odpowiadałem za los narodu niemieckiego, a tym samym stałem się najwyższym sędzią wszystkich Niemców. Obłęd, który oddziałuje do dziś. Dopiero wtedy tak naprawdę zmienił się wizerunek SS. Führer powiedział: wasz honor to wierność. Było to dla nas coś podniosłego. To było dla nas natürlich schon sehr erhabend. Słowa, które przerażają. Całkiem normalni ludzie? Szkolono ich, żeby popełniali przestępstwa w zbrodniczym państwie. To była organizacja morderców. Miała za cel mordowanie. Aż dopuszczono się zbrodni stulecia. 30 czerwca nie wahaliśmy się wypełnić obowiązku. Postawiliśmy pod murem towarzyszy, którzy popełnili błędy, a potem ich rozstrzelaliśmy. Wszyscy byli wstrząśnięci, ale następnym razem też zrobią to, co im się rozkaże i co będzie konieczne. Mówili, że ich honor to wierność. Przeraża mnie fakt, że mówili o honorze i wierzyli, że są ludźmi honoru. SS wstąpiła na drogę terroru, zaczynając od zbrodni. Popełniono ją sumiennie, bez skrupułów, na chłodno. To był prolog dalszych wydarzeń. I ostrzeżenie historii.
Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Monika Szpetulska. Konsultacja historyczna Krzysztof Fudalej. Czytał Janusz Kozioł.